12 lipca w Nowej Galerii Miejskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy Andrzeja Kozłowskiego Świętokrzyskie klimaty w rzeźbie ludowej. Podczas wernisażu artysta opowiedział o swoim warsztacie rzeźbiarskim. Zgromadzonych na otwarciu powitała dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek. Andrzej Kozłowski to twórca ludowy, rzeźbiarz pochodzący z regionu świętokrzyskiego, ze sztuką ludową związany od 17 roku życia. Po śmierci rodziców wykonał swoją pierwszą pracę, drewniany krzyżyk. W późniejszym życiu tworzenie było dla niego swoistym lekarstwem na smutek albo też wyrażeniem szczęśliwych chwil. Był stypendystą ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w ramach którego prowadził szkółkę rzeźbiarską. Od 1995 roku członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Andrzej Kozłowski za swoją twórczość i działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Władysława Orkana za ocalenie kultury ludowej, tytuł Skarżyszczanina Roku, Nagroda Powiatowe Dęby, Świętokrzyska Nagroda Kultury. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów polskich, w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Historii Spółdzielczości w Warszawie, Izby Regionalnej WDK w Kielcach. Prace artysty znajdują się również w zbiorach muzeum w Chorwacji, w Centrum Promocji Polskiej w Brukseli oraz licznych zbiorach prywatnych kolekcjonerów. Swoją wiedzą i umiejętnościami chętnie dzieli się z innymi podczas organizowanych warsztatów. Swoją twórczość ludową traktuje bardzo poważnie. To jego życie i pasja. Wystawę będzie można oglądać do 25 sierpnia. Zapraszamy.